Mamy połączenie z naszym ostatnim gościem, jest to profesor Jerzy Szyłak. Dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor Coś więcej, czegoś mniej, czyli poszukiwania formuły powieści graficznej w komiksie od 1832 roku do 2015. I również analogiczne pytanie jak naszego poprzedniego rozmówcy, ponieważ słuchacze mogą nie do końca rozumieć, o czym jest ta książka. Ja bym mógł, czy mógłbym prosić, żeby właśnie własnymi słowami sam autor, żeby pan powiedział, co też można znaleźć w tej jakże grubej książce. Już pan zniechęcił, podejrzewam, całą masę ludzi. Książka jest może gruba, ale składa się z wielu krótkich tekstów mówiących o najrozmaitszych komiksach, prawie komiksach, nie zawsze komiksach lub przez niektórych lub dziełach uważanych przez niektórych za komiksy, a innych niekoniecznie. Jakby cała idea książki jest taka, że od momentu, kiedy zaczęła się dyskusja na temat tego, czym jest powieść graficzna, to zaczęły się pojawiać również najrozmaitsze koncepcje, co tą powieścią graficzną, co za tą powieść graficzną powinno zostać uznane. I ja w swojej książce zadałem sobie pytanie, znaczy może nawet nie tyle zadałem sobie pytanie, co postanowiłem się przyjrzeć utworom, które przez najrozmaitszych twórców były w różnych momentach nazywane powieściami graficznymi, ewentualnie zgłaszane do rangi prekursorów powieści graficznej, komiksów, które naruszają dotychczasowe zasady, kanony i tym podobne rzeczy. Zadałem pytanie, a cóż takiego komiksowego jest w tych komiksach? I opisałem 144 prace, część z nich to są prace bardziej komercyjne, inne są bardziej artystyczno-poszukujące, ale ogólnie rzecz biorąc stworzyłem taki przegląd najrozmaitszych odmian komiksu, pokazując przy okazji, jak bardzo bogatą jest sztuka opowiadania obrazkami. No myślę, że to jest dobre streszczenie. No właśnie, bo tutaj pojawiają się teksty na temat dzieł, które nie do końca są komiksami, w sensie na pierwszy rzut oka. Tutaj jest mowa o tej tak zwanej komiksowości albo cechach właśnie narracyjnych. Ja tutaj we wstępie, tutaj pan przywołuje różne definicje komiksu, różnych autorów, różne wypowiedzi, między innymi Marka Turka, który zwraca uwagę, że teoretycy chcieliby podzielić właśnie na dzieła wszystkie, na komiksy formalne, na protokomiksy i na parakomiksy. Natomiast przy okazji tekstu o Citizen 13660 jest tutaj stanowisko Pierre Coupir, który mówi, że że tutaj akurat dzieło Mine Okubo wskazuje jedynie na archaiczny charakter lub albo na przynależność do którejś z marginalnych odmian komiksu, nie wydaje się to jednak decydujące. Właśnie, tutaj jakby pytanie do pana, czy jest pan zwolennikiem takiego podziału, że coś jest parakomiksem, protokomiksem, czy komiksem formalnym, czy taki podział jest sztuczny i wszystko jest komiksem? To nie jest kwestia tego, czy ja jestem zwolennikiem tego. To jest kwestia tego, że badacze komiksu na przestrzeni minionych lat, a nawet dziesięcioleci, byli albo zwolennikami takiego sposobu myślenia, albo od tego sposobu myślenia odchodzili. Jeżeli się weźmie książkę Krzysztofa Teodora Syplica, która jest pierwszą książką na temat komiksów wydaną w Polsce, no to tam mamy właśnie ten wyraźny podział. Coś jest parakomiksem, coś jest protokomiksem, coś jest historyjką obrazkową i do każdego są definicje i w związku z tym historia komiksu zaczyna się u Teplica w roku 1896. On pokazuje pierwszą historyjkę komiksową, mówi, wcześniej komiksów nie było, wcześniej były tylko protokomiksy lub parakomiksy. Tamto rozróżnienie funkcjonowało. Wiele tekstów na temat komiksu napisano, posługując się tym rozróżnieniem.
I kiedy w roku 93 Scott McCloud narysował swoje Understanding Comics, czyli Zrozumieć Komiks, komiks, który po wielu latach po polsku także się ukazał, to on upomniał się o cały szereg prac, które zasługują na to, żeby nazwać je komiksami, a komiksami nazywane nie są, ponieważ są za dobre pod względem artystycznym. Taka była teza McCloud. W ślad za McCloudem poszła cała masa młodszych badaczy, albo fanów, miłośników komiksu, popularyzatorów komiksu, wśród nich przywołany przez pana Marek Turek. I oni powiedzieli, no dlaczego to nie mają być komiksy? Dlaczego zbiory drzeworytów Franza Masserella nie mają być komiksami? Dlaczego prace Linda Warda nie mają być komiksami? Dlaczego Wilhelm Busch ma być dziadkiem komiksu, a nie jego ojcem? Zaczęło się zmieniać wyobrażenie na temat tego, czym jest komiks. David Kunz opublikował książkę Rudolf Stopfer, Ojciec komiksu, i jakby na nowo zdefiniował początek komiksu, bo on umieszcza ten moment, kiedy komiks się narodził, właśnie w roku 1825, i ja od niego tę datę wziąłem. Więc nie jest tak, czy ja jestem zwolennikiem, czy nie. Ja po prostu piszę o tym, w jaki sposób 32, nie 25. Ja piszę o tym, w jaki sposób rozmaite rzeczy są definiowane jako komiksy, i zadaję sobie pytanie, co najbardziej komiksowego jest w tych komiksach. I jakby przyglądając się z bliska najrozmaitszym rzeczom, staram się jak najuczciwie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu to jest komiksem, czym to się różni od tradycyjnych komiksów albo od naszego wyobrażenia na temat komiksu. Panie Jerzy, ja bym miał tutaj takie pytanie odnośnie jakby samego terminu powieści graficzne, ponieważ są bardzo różne głosy odnośnie jakby sensowności jego bytu, bo tutaj nawet jest we wstępie wspomniane, że w leksykonie tytuł Rogera Sabina Comics, Comics and Graphic Novels przełożył pan na Comics, Comics i Comics, próbując w ten sposób podkreślić, że każda z tych nazwa oznacza to samo, czyli komiks. Czy w takim wypadku termin powieści graficznej jest nam w ogóle tutaj w jakikolwiek sposób potrzebny, skoro to wszystko jest to samo na dobrą sprawę? No wie pan, to tak jak rozróżnianie kobiet na brunetki i blondynki, skoro to wszystko jest. Ludzie używają terminu powieść graficzna. To nie jest kwestia tego, że ja go chcę używać albo ja go lansuję. On jest powszechnie używany. Rysowniczki niemieckie, o tym opowiadała kiedyś Kinga Kuczyńska, wyraźnie posługują się terminem powieść graficzna, żeby odróżnić się od rysowniczek komiksowych. Kinga Kuczyńska powiedziała, one wszystkie rysują powieści graficzne i bardzo mocno podkreślają, że to robią. Sabin jednak dokonuje takich rozróżnień i za każdym razem, bo cała książka Sabina jest historią komiksu. On pisze najpierw o komiksie głównonurtowym, potem pisze o komiksie podziemnym, a na końcu pisze o takiej odmianie komiksu, która nazywa się graphic novel. W każdym wypadku potrafi powiedzieć, kiedy pojawiło się to coś określone tą nazwą, chociaż jego książka jako całość jest jednak historią komiksu, a nie historią różnych zjawisk określanych różnymi nazwami. I tutaj jest tak samo, no po prostu, jeżeli ludzie mówią, że czytają powieści graficzne, jeżeli wydaje się antologię powieści graficznych, no to wypada również zadać sobie pytanie, a czym są te powieści graficzne? I ja to pytanie zadałem właśnie dlatego, że ludzie tego terminu używają, a nie dlatego, żebym chciał go używać albo uważał, że jest mi do czegokolwiek potrzebny. Ja mam pytanie, jak długo zbierał pan materiały i przygotowywał właśnie tekst do książki Coś więcej, czegoś mniej, bo tu jest taka ilość pozycji, w dodatku często to są pozycje niewydane w Polsce, są to również prace, które są, kurczę, starsi niż nasi pradziadowie, i zastanawiam się, jak długo zbierał pan materiały i planował publikację tej książki. Z jednej strony mógłbym odpowiedzieć, że przez całe życie zbierałem te materiały, ponieważ od 30 lat zajmuję się pisaniem o komiksie i jest to moja pasja, moje hobby, moje zainteresowanie, i każda rzecz, o której piszę, wcześniej czy później przewinęła się przez moje ręce.
z drugiej strony to jest książka, która powstała dosyć szybko, ponieważ nieco wcześniej zaczęliśmy, gdzieś w okolicach roku 2014, zaczęliśmy pracę w zespole takim, którym kierował dr Sebastian Konefał. Zaczęliśmy pracę nad leksykonem powieści graficznych i próbowaliśmy zdefiniować, czym jest powieść graficzna w taki sposób kanoniczny. I przy okazji tego definiowania kanonu pojawiły się właśnie też jakby pytania, a czy coś jest jeszcze powieścią graficzną, a czy już nią nie jest i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pojawiły się te w orbicie naszych zainteresowań pojawiły się najrozmaitsze teksty, których autorzy się upominali o to, żeby coś zostało nazwane powieścią graficzną. Prawdę powiedziawszy, te wszystkie komiksy, które są w mojej książce opisane, to są komiksy, które ja... Nie, może nie wszystkie. Spora część tych komiksów to są komiksy kupione przeze mnie w ciągu ostatnich 2 lat. Aha. A te najstarsze także, ponieważ one są na zachodzie wznawiane. One są wznawiane właśnie dlatego, że trwa dyskusja na temat granic komiksu i na zachodzie dyskutuje się nie tylko za pomocą tekstów teoretycznych, ale dyskutują również wydawcy za pomocą wydawnictw. Więc są wydawnictwa, które się specjalizują w wydawaniu powieści w drzeworytach, to jest Dover Publications na przykład. I większość tych najstarszych komiksów ja mam w wydaniach z tego wieku. Podobnie jest właśnie z tą Minę Okubo, którą pan wspominał. Ona została wznowiona niedawno. Lint Ward doczekał się eleganckiego wydania w ramach Biblioteki Kongresu Amerykańskiego, takiego bardzo prestiżowego wydania, odpowiednika naszej Biblioteki Narodowej. Więc po prostu ja o tym piszę dlatego, że ludzie się o to dopominają, a ludzie się dopominają i dlatego ktoś inny to wydaje. To w ten sposób wygląda. Jeszcze mam ostatnie pytanie, ale mamy bardzo mało czasu, więc prosiłbym o krótką odpowiedź. Mówi pan, że jest właśnie dużo komiksów za granicą. Tutaj właśnie jeden ze słuchaczy chciałby wygrać w konkursie dzisiejszym pana książkę, więc tutaj pytanie od pana Juliana. Czy nawałnica nowych tytułów tłumaczeń wydawanych w Polsce, która obecnie zalewa nas, jest dla was, dla pana zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym? Czy możliwy jest przesyt rynku i co za ten przesyt należałoby uznać? Znaczy, przesyt nastąpi wtedy, kiedy ludzie przestaną kupować to, co się wydaje, ale póki co i wydawnictwa zaczną plajtować. Póki co jest to zjawisko pozytywne, to znaczy nawet wówczas, kiedy te wydawnictwa zaczną plajtować, to też będzie zjawisko pozytywne, bo przynajmniej coś nowego na naszym rynku się pojawi i zostanie. No, a cała reszta to niestety kapitalizm. No cóż, musimy już kończyć, ponieważ nieubłagalnie zbliża się godzina 16. Naszym ostatnim gościem był profesor Jerzy Szyłak, autor książki Coś więcej, czegoś mniej. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Dziękuję również. No cóż, no my podsumowując, chcielibyśmy jeszcze zachęcić wszystkich słuchaczy do tego, żebyście się zainteresowali publikacjami z Instytutu Kultury Popularnej. Tym razem poprawnie powiedziałeś. Tak. Michał jest zachwycony. Tym bardziej... Za nie mówiłem.